Witam piękne panie, witam dostojnych panów i witam was, naćpana hołoto! Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, że was widzę. To jest niesamowite. Zanim przejdziemy do części oficjalnej kongresu, chciałem przedstawić naszych szacownych gości. Senator Kazimierz Kuc, powitajmy go wielkimi brawami. Marszałkini Wanda Nowicka. W imieniu partii Racja.pl Ziemiowit Bójko. Zielonych 2004 reprezentuje Agnieszka Grzybek i Dariusz Szwed. Gościmy na sali legendę Polskiej Partii Socjalistycznej. Teresko, pokaż się. Teresa Olszewska. Mam smutną wiadomość. Nie ma z nami Andrzeja Dołeckiego. Dzisiaj o godzinie 6 rano policja zgarnęła go z domu. Jest to bardzo przykra dla nas wiadomość, że wolne konopie nie są reprezentowane przez swojego przewodniczącego. Andrzeju, jesteśmy z tobą. Witam serdecznie przedstawicieli Greenpeace. Witam przedstawicieli środowisk zielonych, przedstawicieli instytucji walczących o odnawialne źródła energii. Jest ich taka masa, że nie jestem w stanie ich wymienić. Mnóstwo bardzo, bardzo ważnych osób. Chcę powitać media. Szczególnie serdecznie chcę powitać panią redaktor Janinę Paradowską. Chcę też powitać naszych gości specjalnych. Pan Michał Piruk. Milo Kurtis, Robert Leszczyński i Alicja Tysiąc. Jest wśród nas minister Robert Smoleń. Witamy cię serdecznie, Robercie. Jesteś wśród nas wybitny karnista, profesor Piotr Kruszyński. Nie jestem w stanie wszystkich naszych gości przedstawić, ale cieszę się, że są z nami i cieszę się, że jesteście wy. Dziś, 1 maja, na kongresie Ruchu Palikota. Brawo! Przekazuję jeszcze oficjalne pozdrowienia od Daniela Combendita, szefa Europejskich Zielonych. Daniel nie mógł być z nami, jest w tej chwili we Francji. Na pochodzie pierwszomajowym wspiera socjalistycznego kandydata François Hollande'a w walce o prezydenturę. Pozdrawiamy cię, Daniel. Proszę państwa, zanim doszło do tego kongresu, odbyliśmy 400 spotkań. 400 spotkań w całej Polsce, w różnych miejscowościach, dużych, mniejszych. Byliśmy z wami po to, żeby się dowiedzieć, co was boli, co nęka polskie społeczeństwo, jakie są bolączki i jakie są postulaty, co trzeba w Polsce zmienić, jak ma wyglądać Polska waszych marzeń. Postulatów było parę tysięcy. Zrobiliśmy z nich 21 postulatów, tak jak dawniej, w sierpniu 80 zrobili to przedstawiciele Solidarności.
Wtedy udało się zmienić nie tylko Polskę, udało się zmienić świat. To też jest możliwe teraz. Jakie to są postulaty? Najważniejszy z nich to likwidacja umów śmieciowych. Jesteście za likwidacją umów śmieciowych? Połączyć KRUS i ZUS? Promocja energii odnawialnej, a nie atomu. Finansowanie z budżetu in vitro i antykoncepcji, tak? Stop bezprawiu, stop obłudzie, stop korupcji. Tych 21 postulatów, które Państwo widzą, będą postulatami ruchu Palikota. Po to jesteśmy, żeby realizować postulaty ludzi. Po to jesteśmy, żeby wasze postulaty zostały wreszcie zrealizowane, żeby Polska stała się nowoczesnym krajem.